10 lutego odbył się webinar pod nazwą Polski Ład a przedsiębiorcy – przewodnik po zmianach. Prelegentkami były pani Anna Bielecka, opiekun płatnika strategicznego ZUS, pierwszy oddział w Łodzi, drugi inspektorat w Łodzi, pani Anna Jędrzejewska, doradca płatnika składek ZUS, pierwszy oddział w Łodzi, inspektorat w Kutnie, oraz pani Joanna Sztejka, kierownik obsługi klientów, kierownik inspektoratu w Kutnie. Dziękujemy także pani Agnieszce Lewandowskiej, kierownik działu obsługi bezpośredniej Urząd Skarbowy w Kutnie. Webinar zorganizowano przy współpracy z inicjatywą firm rodzinnych. Prowadzącą była pani Mariola Grodnicka. W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze, który jest zadedykowany tematyce Polskiego Ładu. Dziś nasi eksperci z urzędów skarbowych i z ZUS-u przybliżą nam te zagadnienia. Czyli tak, wysoki udział łącznej sprzedaży musi być spełniony za pomocą ewidencjonowanej przy użyciu kasy online, tak? To jest uwarunkowane tylko do kas online lub wirtualnych. Czyli 80% musi być tej sprzedaży przeprowadzonej na kasach online. Tak. Sprzedaż bezgotówkowa musi też wynosić 80% całości. To jest bardzo dużo wątków, żeby dostać te 15-dniowy zwrot. Tak naprawdę trzeba to pytanie trochę porozkładać na czynniki pierwsze. No, wspólnik spółki jednoosobowej, spółki z o.o., jak jest opodatkowany? No domniemam, że no, bo jeżeli ma też małą działalność gospodarczą, to są to dwie różne działalności, tak? Czyli z małej działalności, z tą JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, no to jest opodatkowany, tutaj widzimy wszystkie składki ZUS, liniowo, tak? Czyli rozumiem, że to jest liniowo opodatkowany, a jak jest, jeżeli chodzi o wspólnika spółki z o.o., jeżeli jest to też podatek, jest opodatkowany, czy to na zasadach ogólnych, no na przykład również liniowym, czy skalą podatkową, no to sumuje sobie tutaj te dochody. Jeżeli jest to ryczałt, no to płaci dwie składki, jedną z ryczałtu od przychodów, drugą składkę z podatku liniowego od dochodów, tak? Natomiast jeżeli ten wspólnik spółki jest, ma udziały w zyskach tylko w tej spółce, no to wtedy rozlicza składkę zdrowotną od 100% przeciętnego wynagrodzenia plus z tej jednoosobowej działalności gospodarczej zwykłą, normalną składkę od dochodów. To bardzo Pani tutaj dziękuję za to, że poświęciły swój czas i zechciały nam w tak telegraficznym skrócie, bo to tylko to spotkanie dzisiaj trwało tylko może aż, ale tylko 2 godziny. Zapraszam na kolejne webinary organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego i w tym miejscu też chciałabym również bardzo podziękować, ponieważ naszemu partnerowi, Stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych, dzięki któremu mogliśmy skorzystać z platformy Click Meeting, na której odbywało się to spotkanie i też obsługę, uzyskaliśmy taką obsługę, wsparcie techniczne, także bardzo dziękuję i wiem, że też, że wielu uczestników poprzez właśnie udostępniony link przez naszego partnera, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, dołączyło do tego spotkania, tym bardziej dziękuję i pozdrawiam wszystkich tych, którzy do nas dołączyli, nie tylko z regionu kutnowskiego. Dziękuję bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Już niebawem na Facebooku Agencji Rozwoju Regionalnego SA pojawi się nagranie całego wydarzenia. Zapraszamy.